odradzam młodym ludziom najgorszą decyzję, jaką w życiu mogą podjąć. Czyli najgorsza decyzja to jest kupno za dużego mieszkania na bardzo duży kredyt na 20-30 lat. Dlatego, że kredyt jest taką smyczą finansową, takimi kajdanami finansowymi, które powodują, że młody człowiek staje się mniej mobilny, no bo tu ma mieszkanie na kredyt, które obarczone jest jeszcze pewnymi warunkami. Takie mieszkanie bardzo ciężko sprzedać. Na przykład dostanę pracę gdzie indziej, albo chcę założyć firmę w innym mieście, to mieszkanie może mnie uwiązać. Można wynająć to mieszkanie komuś, nie zawsze to jest takie proste. To też jest trudna czasami decyzja do podjęcia. Kredyt spłaca się, to są duże raty najczęściej, co powoduje, że moja zdolność akumulacji kapitału, na przykład na inwestycje w moją firmę, na inwestycje we mnie samego, jakieś szkolenia i dalszą edukację, stają się niemożliwe. Dużą część moich dochodów konsumuje kredyt. Bardzo często młodzi ludzie kupują za duże mieszkanie. Jeszcze rząd do tego zachęca. Będzie dopłata w ramach programu Mieszkanie dla Młodych czy Rodzina na swoim. To kup największe jak możesz. Mimo, że ktoś jest sam, na przykład dziewczyna, z którą niedawno rozmawiałem, jest sama, kupiła sobie dwupokojowe, duże, 50-metrowe mieszkanie. Ja się pytam, po co pani tak duże mieszkanie? No na pewno kiedyś wyjdę za mąż, może będę miała dzieci. No ale przez ten czas, przez parę lat będzie płaciła bardzo duże raty, co radykalnie ogranicza jej zdolność do robienia czegokolwiek ze swoim życiem. A co będzie, jak straci pracę? Kto te raty będzie spłacał? Także taka decyzja o kupnie mieszkania często wiąże się z wielkim ryzykiem. To znaczy utrata pracy powoduje, że muszę płacić raty, mogę nie mieć z czego. Stracę mieszkanie, utracone korzyści, czyli nie mam kapitału, żeby w siebie reinwestować, bo mi kredyt zżera dużą część mojego bieżącego dochodu. I co więcej, winni są też rodzice. Dlatego, że rodzice mówią młodemu człowiekowi, dostałeś pracę, weź kredyt, kup mieszkanie, będziesz na swoim. Dopóki to jest na kredyt, to nie jest na swoim. Rodzice tak mówią, dlatego że oni często za komuny przez 30-40 lat czekali, żeby dostać mieszkanie, żeby być na swoim. I w tym stanie mentalnym wpędzają młodych ludzi w te błędne decyzje. I młody człowiek często słucha rodziców. Bank mu przychodzi, weź kredyt, masz pracę, weź kredyt, my ci chętnie damy. I zostaje z za dużym mieszkaniem, z wielkimi ratami do spłacenia, które jeszcze wzrosną, jak wzrosną stopy procentowe, czy złoty się osłabi. I z małymi możliwościami mobilności, czyli reinwestowania w siebie. Zamiast brania kredytu na mieszkanie, lepiej mieszkać na początku swojej ścieżki życiowej w malutkim mieszkanku, wynajętym, w miarę tanio, a wszystkie pieniądze, które można odłożyć, a dzięki temu można odłożyć więcej, można albo reinwestować w siebie, powiększając swój kapitał ludzki, albo na przykład stworzyć jakiś biznes ze znajomymi i reinwestować te pieniądze w swoją własną firmę, żeby się rozwijała, a kredyt, jaki warto brać, to nie kredyt na mieszkanie, który jest złym kredytem, szkodliwym i w najbliższej dekadzie zniszczy wiele ludzi. Bardzo wiele młodych osób, jak straci pracę w kryzysie, straci również mieszkanie, bo nie będzie w stanie go spłacać. Dobry kredyt to jest taki, który bierzemy na rozwój własnej firmy, na rozwój własnej działalności gospodarczej. Czyli zachęcam młodych ludzi do tego, żeby nie robili tego błędu, do którego zachęcają ich rodzice. Nie bierzcie kredytu na mieszkanie za dużego, jak na wasze potrzeby. Jeżeli macie wziąć kredyt, niech to będzie kredyt na rozwój waszej własnej firmy, waszej własnej działalności gospodarczej albo na inwestowanie w siebie. Staliśmy się krajem, w którym Polacy pracują w fabrykach budowanych u nas przez kapitał zagraniczny i zarabiają bardzo kiepsko. No, pracownik na taśmie czy kasjerka w supermarkecie francuskim, holenderskim, czy portugalsko-holenderskim, bo taka jest Biedronka, czy w niemieckim zarabia nędzne pieniądze, prawda? Często płacę minimalną. Więc po części model rozwoju poszedł w tym kierunku, że cieszymy się, że nowa inwestycja zagraniczna powstaje w Polsce, będzie 500 miejsc pracy, 1000 pakowaczy w magazynach Amazona pod Poznaniem. No i się z tego cieszymy, wielki sukces, prawda, że w Polsce o 1000 pakowaczy więcej będzie. No nie chcemy być krajem, który specjalizuje się w pakowaniu paczek, prawda, w jakiejś hali, którą zbudowała taka czy inna firma.